jak obserwowałam to spotkanie, że Szik właściwie, mówiąc kolokwialnie, nigdy nie był osamotniony na boisku. Tak naprawdę, jak się na niego patrzyło, to zawsze jeden, a nawet dwóch Duńczyków było dokładnie obok niego. Dlatego mówię, no tutaj akurat Duńczycy odrobili po prostu lekcję, natomiast zdecydowały, w jakimś stopniu już te szczegóły decydowały, bo też te szybko stracony gol przez Czechów, który ustawił ten mecz, właśnie a ten gol stracony, no niestety, ale padł po rzucie rożnym, którego być nie powinno. To jest po pierwsze. Po drugie, zdecydowały też błędy ewidentnie indywidualne. Jak to się ładnie mówi, to na pewno trener nam jeszcze coś doda, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne. Ale ewidentnie, no przy pierwszym golu to był błąd ustawienia. Mhm. No, nie wolno tak zostawić przecież piłkarza na 11 meczu, gdzie w polu karnym jest Holesz, jest Sołczek, no piłkarze grający głową, plus stoperzy, no którzy, czyli są defensywni pomocnicy, i jednocześnie środkowy pomocnik strzela gola. Przy drugim golu najpierw Coufal, który pozwala dośrodkować z lewej strony boiska, jest spóźniony, ewidentnie, o krok jest spóźniony. Ten Coufal, który jest gwiazdą West Hamu, no przesadzam gwiazdą, ale bardzo ważnym piłkarzem West Hamu United. I drugi Bozil, który jest spóźniony na swojej stronie za piłkarzem. No. No i tak to się porobiło. Tak to się porobiło, że Czechy przegrywają to spotkanie, ale to jest też tak, że Czesi, mam takie wrażenie przynajmniej, tę drugą połowę rozpoczęli jakby napędzeni, jakby w tej szatni rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, jakby trener Szilhavy miał jeszcze tyle siły, żeby wykrzesać ze swoich zawodników to, co oglądaliśmy tak naprawdę przez cały ten turniej, ale no na niewiele to starczyło, bo rzeczywiście dosyć szybko Duńczycy zorientowali się, jak wygląda sytuacja i znów zaczęli dyktować warunki gry. Tak, ale ta druga połowa była zdecydowanie lepsza. W pierwszej połowie Duńczycy jednak zdominowali Czechów i było widać, że nawet siłą fizyczną, bo widzieliśmy, kto miał rozbite głowy. Duńczycy nie mieli rozbitych głów, ale dwie rozbite głowy mieli Czesi. To oni mieli głowy obandażowane i było widać, że w tej walce takiej wręcz oni tę walkę przegrywają. Natomiast w przerwie musiało zdarzyć się coś absolutnie specjalnego i Czesi wyszli zupełnie inaczej natchnieni na tą drugą połowę, jakby powiedzieli sobie, a teraz my. Niemniej jednak zmęczenie dało sobie znać i to trener powiedział, że byli bardzo, bardzo zmęczeni. To było widać i w tej samej końcówce Duńczycy jeszcze, powiedziałbym, odetchnęli po tym 2-1 i mogli podwyższyć wynik. Natomiast no, trzeba pochwalić kilku Czechów. Szik z pewnością to w tym turnieju zawodnik, którego bardzo mocno obstawiano, który nie miał centymetra wolnego, zawsze znalazł sobie jednak miejsce do tego, żeby tę piłkę do bramki skierować. Sołczek, znakomicie. To wiedzieliśmy wcześniej, że on tu będzie liderował temu zespołowi. Grał bardzo dobry turniej. Waclik w bramce, tak samo. I z przyjemnością się oglądało jego grę. I tak można by wymieniać tutaj większość tych zawodników, którzy i w klubie zrobili bardzo wiele, mimo że paru z nich odeszło już do jeszcze lepszych klubów aniżeli Slavia, ale większość tego zespołu była oparta na zespole klubowym, który też jest bardzo dobrym zespołem w Europie. A więc to jest taki sposób czeski na odnoszenie sukcesów również na poziomie reprezentacji narodowej. Myślę, że to jednak było apogeum, że to miejsce, w którym oni zakończyli ten turniej, to było to, na co ich było stać i trzeba ich za to docenić.